Dni otwarte funduszy europejskich to największa ogólnopolska akcja promująca polskie projekty dofinansowane ze środków unijnych. Odbyła się już po raz czwarty, trwała od 18 do 21 maja 2017 roku we wszystkich 16 województwach. Na antenach Telewizji Polskiej prezentowaliśmy najciekawsze projekty, w tym wydarzenia kulturalne, sportowe, ciekawe obiekty i innowacyjne przedsięwzięcia. Zrealizowaliśmy łącznie 470 minut relacji na antenach TVP2 i TVP3. Na zwiedzających czekało blisko 800 wydarzeń, które odwiedziło 180 tysięcy osób. Mogli oni także zobaczyć miejsca, które nie są dla nich dostępne na co dzień. Wydarzenia można było wyszukać na stronie internetowej www.dniotwarte.eu. Odwiedziliśmy z kamerą 74 miejsca, zapowiadając akcję Dni Otwartych Funduszy Europejskich, a także prowadząc relacje na żywo z wybranych wydarzeń. Cisza, spokój, tylko ja i natura. No nie, drodzy Państwo, nic bardziej mylnego, dlatego że w bydgoskich lasach jest naprawdę bardzo głośno. To tu znajduje się Muzeum Explozeum, które skrywa wszelkiego rodzaju tajemnice związane z pirotechniką III Rzeszy. Miejsce zostało dofinansowane z funduszy europejskich, dlatego bierze udział w akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich. To największe wydarzenie w Polsce prezentujące projekty europejskie. W tym roku w dniach od 18 do 21 maja odbywa się już czwarta edycja tej akcji. Dziś zaprezentujemy Państwu bardzo innowacyjne miejsca. Promujemy i zachęcamy przedsiębiorców do tego, tych, którzy się jeszcze boją, tych, którzy myślą, że fundusze to nie dla mnie, bo jestem za mały albo za mało właśnie nowoczesny, że to są środki dla każdego. Mam wrażenie, że gdyby nie środki unijne, ta scena by nie powstała. Ja się o nią ubiegałam, starałam dużo wcześniej i no zawsze był kłopot w budżecie. Kiedy pojawiamy się na zajęciach, to każde dziecko chce dotknąć, każde dziecko chce się pobawić, każde dziecko chce zobaczyć, co to jest. Na te wybrane wydarzenia z 16 województw zaprosiliśmy także w formie filmowych fleszy. O dniach otwartych funduszy europejskich mówiliśmy także na Facebooku oraz stronie internetowej Pytania na śniadanie. Temat podjęliśmy także w ramach wejść w oprawie telewizyjnej dwójki. Eko Marina Giżycko istnieje dzięki funduszom europejskim. W związku z tym wy bierzecie udział w ogólnopolskiej akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich, która zaczyna się, drodzy Państwo, już dziś. Czy Panoramie. W kilku miastach w Polsce właśnie dzięki funduszom z Unii można było dofinansować stację lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Bez Was ta akcja nie powiodłaby się. Więcej informacji na stronie dniotwarte.eu. Tak jest? Tak jest!